Witam Was serdecznie w pierwszym wakacyjnym odcinku podcastu o zmierzchu. Dzisiaj zaczniemy, ja zacznę, aby będziecie słuchać, cykl o wartościach, bo uznałam, że to jest najwyższy czas, żeby się zabrać za wartości w zmierzchach. Nie tylko dlatego, że to jest taki temat, wokół którego naprawdę bardzo głębokie refleksje, bardzo tęgie umysły mają od wieków, ale też dlatego, że jestem przekonana, że to jest. Bardzo ważny składnik naszej rzeczywistości, któremu się nie przyglądamy wystarczająco mądrze. Przyglądamy się zdecydowanie niemądrze. Można spokojnie założyć, że kiedyś jacyś myśliwi zbieracze gdzieś nad ogniskiem kłócili się o zasadę, która by uporządkowała. Życie danej wspólnoty. I może nie dysponowali naszym aparatem poznawczym i naszym takim, powiedzmy, zapleczem, yy, kapitałem kulturowym, ale mieli to przeczucie, że jak się umówią na jakąś jedną rzecz, która będzie w miarę uniwersalna, to to zmniejszy ilość sporów, problemów, a i śmiertelność zredukuje w grupie, bo tak działają wartości. Możemy sobie roboczo. Doprecyzować, że wartości to jest taka niewidoczna waluta, wspólna w miarę w, m, dla naszego gatunku, której używamy do wymiany, do budowania połączeń, do porównywania różnych rodzajów rzeczy czy doświadczeń i przy podejmowaniu decyzji, które, w których m, mamy do wyboru różne opcje. Czujemy. Takie, takie zwykłe działanie wartości na co dzień, i jak na przykład spontanicznie w nowej grupie szukamy takich osób, które mają system wartości podobny do nas. Nie tylko zainteresowania, ale na przykład o ważnych rzeczach myślą w podobny sposób. I bardzo się oburzamy, jak ktoś nam nasze wartości yy, narusza. I, I pozornie wartości są oczywiste, ale jeśli spróbujemy im się przyjrzeć z bliska, to się okaże, że no właśnie. Bardzo wiele rzeczy wcale nie jest tak oczywistych wokół wartości i całym tym cyklem chciałabym wam z jednej strony dać trochę mięsa do takiego roztropnego trawienia tematu wartości dla siebie, ale z drugiej strony pozbawić was różnych oczywistości, które możecie mieć w głowie, bo jestem absolutnie pewna że bardzo wiele problemów, które napotykamy w takim codziennym życiu, ale też społecznym, mają na dnie nierozpoznane konflikty wartości, z którymi my w ogóle nie potrafimy dealować. Nie, nie potrafimy jakoś dekodować tego, co wartości robią w naszym życiu i jak bardzo nas konstytuują, nie potrafimy tego jakoś czytać społecznie. A co gorsza, jest bardzo dużo. Instancji ludzkich instytucjonalnych, które, wartości, które to instancje wartości rozdupcają, czyli używają ich do tego, żeby jakieś swoje partykularne cele, nie wiem, biznesowe, polityczne yy, osiągać. I to jest taki chaos, w którym bardzo warto mieć swoją busolę i kumać, yy, i, i kumać o co ho, bo no, nie widzę takiej możliwości, żeby wygrać w żyć ko bez jakiegoś takiego realnie tworzonego systemu wartości, który robi z was ludzi, tak, i po, po, pozwala budować te połączenia i pozwala się odnajdywać w kulturze. Swoją drogą, jak wymyślałam ten cykl, to po, pomyślałam, że y, claim tego podcastu z Sex, Sens i Reszta Życia powoli się przesunęwa w stronę y, jak grać w żyćko i nie polec z kretesem. To tak y, side note. I teraz bardzo ważna sprawa, bo ten cykl sponsorują banki spółdzielcze SGB z którymi mamy zgodność co do wartości, bo oni stawiają na odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikację i współpracę i uznają je za tak ważne jak ja i są na tyle mądrą instytucją, że, że nie dosyć, że uznali, że cykl o wartościach będzie przydatny dla wszystkich słuchających osób, co im się liczy na plus, to jeszcze rozumieją, jak wartości działają w praktyce i nie wpływają na treść odcinka, co jest wspaniałą praktyką zasilającą przepływ intelektualny pomiędzy zmierzchami, a Osobami słuchającymi, więc bardzo serdecznie y, dziękując bankom spółdzielczym SGB, y, mogę obiecać, że na pewno dowiozę Wam cztery odcinki, dwa gadane i dwa wywiady, ale wiadomo, że ze mną nic nie wiadomo, więc róbmy miejsce na oczekiwane zmiany, nieoczekiwane zmiany. Może coś, może się coś wydarzy takiego, albo będziecie do mnie pisać różne mądre rzeczy, i, i cykl się rozwinie. Przechodzę do rzeczy. Nim psychologia, a konkretnie pan, który się nazywał Alport, w latach 30. minionego stulecia zainteresowała się w ogóle pojęciem wartości, to filozofia zdążyła polecieć na Andromedę i wrócić. No bo to jest jeden z głównych punktów zainteresowania. Naszej filozofii, żeby zrozumieć uniwersalia, czyli takie wartości uniwersalne, które by były właściwe dla wszystkich ludzi, żeby zrozumieć, jak to wszystko na nas wpływa, jak, ba, jak, jak te konflikty wokół wartości wpływają na kulturę. No i, i od, od paru tysięcy lat trawimy intelektualnie to, że jesteśmy takim specyficznym gatunkiem, który nie wiemy, czy jako jedyny, ale na pewno. Zbudował kulturę na wartościach. I to są takie mniej lub bardziej abstrakcyjne zasady, co do których jak zaczynamy się przybliżać, to się okazuje, że jest ciężko uzgodnić pomiędzy naukami. Co tak naprawdę poszczególne nauki o tym czymś, czym jest zasada myślą, znalazłam taką bardzo fajną definicję ze szwarca, który nam wróci jako twórca jeden z, jednej z bystrzejszych teorii psychologicznych dotyczących wartości, co do której y, widzę, że w miarę y, nauk, różne działy psychologii, y, ale też nauk społecznych są w stanie się jakoś zgodzić. I to jest taka definicja, która mówi, że Wartości są pojęciami lub przekonaniami, one dotyczą pożądanych stanów docelowych lub naszych zachowań, wykraczają poza specyficzne sytuacje, czyli tworzą jakiś wzorzec, kierują naszymi wyborami i oceną zachowań zdarzeń, także progresywnie, czyli to, co się wydarzy w przyszłości, i, i mają swoje wewnętrzne uporządkowanie względem ważności, czyli są takim systemem hierarchicznym. No, i ta, ta definicja, nie? Co to wszystko znaczy? Od pierwszej próby ogarnięcia tego tematu, takiej spektakularnej, dokonanej przez Platona, bo on wyodrębnił tą triadę najwyższą, prawda, piękno, dobro. My się borykamy z pytaniem, czy, czy monizm, czy pluralizm, czyli czy, czy dobro musi znaczyć to samo, czy ma, jednak ma różne odcienie i, i będzie zróżnicowane. I Platon myślał o tym w ten sposób, że prawda piękno, dobro to są nadrzędne wartości, które organizują całe, całe życie ludzkie, a takie wartości, na przykład jak miłość, uczciwość czy cnoty, były podrzędne wobec tej, tej najwyższej triady, i podlegały prawom wyznaczanym przez te trzy pierwsze. No i super. Tylko to jest taka konstrukcja idealna, w której znowu, jak podchodzimy trochę bliżej, to musimy sobie y, zacząć y, odpowiadać na pytanie, co to dla nas na przykład znaczy dobro. I w tym totalnie skomplikowanym świecie, odpowiedź na to pytanie jest naprawdę bardzo ważna. Nawet jeżeli przez chwilę nie czujecie jej wagi. I y, 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 tego typu pytaniami zdecydowanie się za mało za y, y, zajmujemy. Z punktu widzenia. Nauk biologicznych, bo dzisiaj będę próbowała zrobić wam taki objazd 360 wokół podstawowych pojęć dotyczących wartości i w ogóle jak się w to wgryźć, a do precyzowania sobie zostawimy na kolejne odcinki, więc tak będziemy zmieniać kąty patrzenia. Dla wartości biologicznych, jeśli założymy, że to jest ta, ta wspólna niewidoczna waluta służąca do wymiany, budowania połączeń, porównywania różnych rodzajów rzeczy, doświadczeń i podejmowania decyzji, to bi nauki biologiczne mówią, dobra, fajnie, fajnie, tylko żeby znaleźć fizyczną reprezentację tego abstraktu, no bo ta definicja, że ta wspólna waluta niewidzialna to jest jednak duży abstrakt, no to musimy znaleźć, co to tak naprawdę znaczy, żeby sprawdzić, gdzie to się w mózgu dzieje, albo na przykład, jaki neuroprzekaźnik wtedy startuje, albo jaki proces w ogóle mamy badać, żeby badać to, co dotyczy wartości. Znaczna część takiego biologicznego podejścia do tematu wartości to jest takie założenie, że my wytwarzamy wartości na skutek bardzo fundamentalnego warunkowania, które uczy nas unikania błędów w czasie uczenia się reakcji społecznych. Czyli, że jak jesteśmy mali, to poprzez modelowanie i przeróżne przykłady, i komunikację, i współpracę, duże osobniki pokazują nam nie bij Marciu pana, bo się spocisz. I Marcia się dowiaduje, że nieopłacalne społecznie jest bicie pana, bo można się spocić i wtedy człowiek jest spocony. Albo tam yy, Zosiu, nie pana, bo masz nowe buciki ci się zniszczą. Czyli, że dostajemy poprzez naszych opiekunów pewien download informacji, w którym jesteśmy bardzo długo zanurzeni, bardzo długo jesteśmy wokół tego tresowani, i jest nam pokazywane, gdzie jest błąd, a gdzie jest dobra rzecz. Te dobre rzeczy są nag na, nagradzane, te błędy są, no miejmy nadzieję, że nie karane, ale przynajmniej obtłumaczane. I z tego się robi taka matryca interakcji społecznych i z tego będą potem wyrastały te abstrakty w postaci wartości. Roland Zachn z zespołem w 2009 roku pokazał takie ciekawe wyniki badań przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. To generalnie polegało na tym, że badane osoby sobie wyobrażały własne działania wobec innych osób zgodne z jakimiś wartościami, albo niezgodne, albo że inne osoby robią im te dobre rzeczy, albo te niedobre rzeczy, zgodne z wartościami, czy niezgodne z wartościami. Emocje były wokół tego dosyć oczywiste. Duma, albo poczucie winy, jak wszystko działało albo oburzenie i złość wtedy, kiedy ktoś nam coś robił i ten ten. Ale wnioski wynikające z zajrzenia nam do mózgu są o tyle interesujące, że Zachn stwierdził, że wartości się wy wyłaniają z takiej wspólnej aktywacji różnych obszarów naszego mózgu, że mamy w mózgach takie reprezentacje pojęciowe w górnym przednim płacie skroniowym i Kontekst dobudowany do tego, zdeponowany, że tak powiem, kontekst taki moralny, zdeponowany w, w rejonie czołowo-mezolimbicznym, i że te dwie strefy współdziałają w momencie, w którym musimy podejmować decyzje zaangażowane etycznie czy moralnie. I jak, jak współdziałają, jak się ze sobą komunikują, to umożliwiają nam z jednej strony dopasowanie się do tych reguł społecznych, które mamy, na przykład bicie kogoś jest niespoko. Ale z drugiej strony, my w tym jesteśmy jacyś, czyli jakby w, nie ogranicza to naszej elastyczności, w, w dokonywaniu moralnej czy emocjonalnej interpretacji danej rzeczy. Czyli, że na przykład możemy nadal być źli na tą osobę i uważać, że jest głupia, ale nie będziemy jej kopać, bo rozumiemy, że kontekst społeczny i nasze indywidualne wybory kierują nas w stronę niekopania kogoś. No i dobra, to mamy te dwie strefy i one tam się nam rozjarzają, bo ciągle neurobiologia próbuje znaleźć te takie fizyczne reprezentacje, ten, 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 to miejsce, gdzie się robią rzeczy, ten rodzaj systemu, który się odpala, na przykład w naszym mózgu, um, żeby móc powiedzieć: OK, no to wasze wartości siedzą mniej więcej tutaj. albo Moż możemy je prześledzić, jak się aktywuje to i tamto. I kolejne badanie, które dodaje ciekawą, yy, ciekawy kafelek do widzenia tego wszystkiego, zrobiła doktor El Elsa Furagnan w 2015 roku. No, ono było w miarę duże i w miarę abstrakcyjne, więc wam nie będę streszczać jego yy, samej procedury, ale generalnie przy pomocy EEG i właśnie yy, funkcjonalnego rezonansu używanych jednocześnie, zmapowała aktywność ludzkiego mózgu, yy, no właśnie, w momentach takich podejmowania wartości, podejmowania tematu wartości yy, na plus czy na minus, czyli czy coś jest etyczne, nieetyczne, moralne, niemoralne. Odbiła się od takiej teorii wrażliwości na wzmocnienie Jeffreya Gray'a, który twierdził już w latach 70., że mamy dwa systemy wartości, które wyzwalają yy, zachowania związane z uczeniem się, Organizują to, jak się uczymy, jak będziemy do siebie dopinać informacje, i zachowania związane z unikaniem, no, czyli pochodną tego, że mama, tata i inne ważne osoby mówiły nam, tego nie rób. E, i, I zgodnie z tą teorią, pierwszy system wartości bardzo szybko ocenia e, no bo to musi być bardzo taka dynamiczna odpowiedź, czy jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, żeby ostrzec nas żebyśmy mogli podejmować adekwatne działania, wtedy, kiedy dzieją się rzeczy, a ten drugi system spokojnie szacuje wszystkie istotne informacje, które mają wzbogacić nasz kontekst. Tak? Czyli to, to, to duże naczynie na wartości, to takie, które musi zobaczyć coś w większej perspektywie. No i zgodnie z badaniami Dr. Elsy okazało się, że rzeczywiście najprawdopodobniej, Mamy takie, y znaczy odkryto dwa takie systemy. Ten pierwszy jest aktywowany tylko przez negatywne wyniki czyli mamy bodziec, i czujemy, że coś jest niehalo, i, i to odczucie, że coś jest niehalo, na nadal na poziomie wartości angażuje takie struktury naszego mózgu, które są związane z pobudzeniem i przygotowaniem motorycznym, czyli my się robimy tacy hyperactive i, do, i wtedy z tego miejsca podejmujemy jakieś decyzje i dopiero potem startuje ten drugi system um, oparty na nagrodach i on tłumi albo aktywuje różne części naszego układu na, na nagrody odpowiednio, żeby uzyskać to dostosowanie kontekstowe, o którym mówiłam wcześniej. I, I one między sobą gadają. Ten wczesny system obniża aktywność tego, tego późnego. Ten późny dostarcza dodatkowych danych. No bo na początku rozróżnialiśmy tylko bardzo podstawowe rzeczy w naszym życiu, a im bardziej się rozwijamy, tym mamy większe zniuansowanie etyczne. No i tak dalej. I się uczymy. Subtelniejemy na poziomie wartości. Miejmy, miejmy przynajmniej nadzieję, że sub subtelniejemy. I to jest taki biologiczny kawałek, chociaż nikt nigdy w mózgu oczywiście wartości nie namierzy, no bo one jako takie są produktem bardzo szczególnej organizacji naszej psychiki. I teraz musimy wrócić do psychologii, żeby poszerzyć to widzenie. Dlaczego ludzie cenią to, co cenią? Dlaczego ta, ta struktura jest hierarchiczna? Dlaczego niektóre wartości w naszym życiu są ważniejsze i będą nas jakoś tam prowadzić? Bo przecież, i to jest taka bardzo ważna rzecz, która się nazywa core values, to, to, to pojęcie Rohan wprowadził w 2000 roku, czyli takie podstawowe wartości, które ludzie mają, korwa o sobie, wewnątrz siebie, core values to jest taki rdzeń naszego obrazu nas. To jest to, co kieruje naszymi wyborami i zachowaniami w różnych sytuacjach i to, co nas wpisuje w ten kontekst kulturowy. No i bardzo ciężko jest sobie, w ogóle sobie pomyśleć o psychice bez pytania, no dobra, jakie są twoje podstawowe wartości, tak? Czy ty się o, o, na przykład orientujesz na, nie wiem, wolność i niezależność, czy właśnie na... Yy, nie wiem, tam stabilność więzi, dajmy na to. I te core values to jest coś takiego, co nam rośnie z wiekiem, pod warunkiem, że rośniemy psychicznie i staje się pewną ustabilizowaną koncepcją tego, co w nas jest pożądane. I to nas będzie motywować, tworzyć nasz system przekonań. Yy, no, no, yy, dzia yy, działa jako taki podstawowy regulator. I to jest ten rodzaj wewnętrznego kompasu, o którym mówiłam wcześniej, który bardzo potrzebujemy, żeby rozumieć chociażby, dlaczego mamy takie preferencje, dlaczego takie decyzje, dlaczego takie zachowania się w naszym życiu wydarzają. I to nie tylko chodzi, nie wiem, o wartości na poziomie politycznym czy religijnym, tylko takie bardzo osobiste, bo, bo to nam ten system, który się nazywa Core Values, nadaje nam znaczenie w świecie, ale też nas wyodrębnia z tego świata. Niektórzy tak na nawet ryzykują takie bardzo mocne stwierdzenie, że to jest zasada organizacyjna dla schematu jaźni człowieka. To, to pan, taki pan Rokas powiedział bardzo ładne zdanie moim zdaniem. No i wszystko pięknie, tylko że my nawet w ramach Rodziny możemy mieć bardzo odmienne systemy wartości i bardzo odmienne Korwalius. A jak weźmiemy różnice międzykulturowe, no to nam się nagle robi bardzo dużo problemów yy, i bardzo dużo pytań. I chociaż takie badania międzykulturowe pokazują pewną tendencję w istnieniu, że mamy coś takiego, że co do zasady kultury, mają dużo wspólnego między sobą. To znaczy. Wcale nie jest łatwo znaleźć kulturę, w której zabijanie jest wartością przyjętą jako pozytywna. Natomiast interpretacja tego będzie już się bardzo różniła od, w zależności od tego, jak, jaka, jaka kultura się reprezentuje, bo na przykład w kulturze, w której jest bardzo duży nacisk na pojęcie honoru, i takiej, w której to dobre imię. Jeśli zostanie splamione, no to trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej jednostka jest skazana jakoś na ostracyzm. To koncepcja zabijania kogoś, żeby usunąć tą zmazę na honorze, będzie się propagować dużo lepiej niż w społeczeństwie, które jest nastawione na wartości demokratyczne, nie wstawia tak wysoko honoru. I raczej no, akcentuje współpracę między ludźmi i dogadywanie się niż y, y, honorowe morderstwa. Więc tu, to jest bardzo rozległy telen, teren i bardzo, bardzo grząski. Ale w ramach waszej osobistej hierarchii wartości, y, no to bardzo polecam teorię Szwarca do namysłu, którą postaram się wam troszeczkę opowiedzieć. I ona do mnie przemówiła, bo po pierwsze, Szwarc wpadł na pomysł, żeby zrobić koło. A diag diagramy wpisane w koło do mnie przemawiają, dlatego że wtedy można zobaczyć kontinuum i wtedy patrzymy na rzeczy w ramach jakiejś ciągłości i tego, jak jedne rzeczy przekształcają się w drugie. A po drugie, na tym kole. Ilustrującym teorię wartości Szwarca, widać jak jakości się ustawiają w przeciwległych do siebie pozycjach i co to będzie robiło, jak to będzie robić konflikt wartości, którego no, możemy bardzo często doświadczać albo być ofiarą cudzego konfliktu wartości, i tak dalej. No, jeszcze do tego Szwarc zrobił robotę, bo przetestował to na ludziach z 60 krajów co utrudnia wtopy, bo nie jedną wtopę mamy badawczą w psychologii na karku, ale jak przeczytałam o tej, o której wam zaraz powiem, to naprawdę umarłam ze śmiechu, bo był taki badacz Hofstede, on był chyba Holendrem, który zrobił całą dużą koncepcję wartości. No i ja zadrwię teraz z tego oficjalnie, bo oparują o badania przeprowadzone na, uwaga, pracownikach koncernu IBM. Facebook. Co prawda z różnych krajów, no ale jakby umówmy się bramka była wąska. Więc Schwartz zrobił robotę w 1999 roku ogłosił tą teorię struktury systemu ludzkich wartości. Jak sobie pomyślicie jaka to jest świeża teoria biorąc pod uwagę rozwój nauki, to też wam to coś da do, do myślenia. I jego zdaniem istnieją uniwersalne wartości, które są wynikiem ludzkich potrzeb i motywów ludzkiego zachowania. Subtelności nie pomijał, ale próbował zrobić coś takiego, co rzeczywiście będzie działać w miarę dla wszystkich. I dla niego wartości to jest taki schemat poznawczy, który z jednej strony pełni tą motywacyjną funkcję, a z drugiej strony stanowi stałą preferencję w osobowości człowieka, czyli to się odnosi do tej koncepcji, że my mamy jakieś wartości, które nam robią osobowość i bardzo mocno o nas świadczą. No i od razu widać, że wartości są celowe, nie są przedłużeniem potrzeb niekonieczne i jawnych, wszystko się zgadza, i wyróżnił 10 różnych typów wartości, które rozpoznał ponadkulturowo, a pod każdym dopisał taką wiązkę uszczegółowionych wartości. I ta, ta podstawowa dziesiątka to jest tak, uniwersalizm, czyli na przykład sprawiedliwość społeczna, równość te rzeczy. Dwójka, życzliwość, na przykład uczynność, uczciwość, odpowiedzialność. Trójka, tradycja. Szacunek dla tradycji, pokora, akceptacja własnego losu. Czwórka, konformizm, na przykład uprzejmość, posłuszeństwo, szacunek dla starszych. Piątka, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo własne, narodowe, harmonia społeczna. Szóstka, władza, czyli autorytet, bogactwo, tego typu rzeczy. Siódemka, osiągnięcia, ambicje, sukces życiowy. Ósemka, hedonizm. No. Przyjemność, ten rodzaj zaspokojenia, który wynika z y, jakiegoś wychodzenia naprzeciw własnym potrzebom hedonistycznym, ale pamiętamy, że to coś innego niż eudaimonia. Dziewiątka, stymulacja, na przykład odwaga, zróżnicowane takie, y, u, urozmaicone życie. I dziesiątka, samokierowanie, niezależność, wolność, kreatywność. No i dobra. Teraz jest ta świeżość jego pomysłu, czyli wspomniane koło. On połączył tą dziesiątkę wartości, kierując się zasadą najmniejszego dystansu psychologicznego między nimi, czyli obok siebie są rzeczy jakościowo bliskie. Więc możemy zobaczyć, jak na siebie wpływają. No i ponieważ rysunki się bardzo ciężko opisuje, to ja postaram się wam to opisać, ale na Facebooku i na Instagramie będzie grafika z tym kołem Szwarca, żebyście to sobie mogły, mogli obejrzeć, no bo wiadomo, że słuchanie o diagramie jest dosyć trudne. No, potrzebujemy przez to przejść, skupcie się, jakoś damy radę. Jak sobie wyobrazicie takie ciastko i zewnętrzne obramowanie tego ciastka, Szwarc w to wpisał, Podstawowe pytanie, czy wartość, o jakiej mówimy, przyczynia się do wzrostu czy do ochrony siebie. Więc dzielimy zewnętrzną ramkę ciastka na dwie połowy i na górze jest wzrost, a na dole jest ochrona siebie. Najprostszym przykładem konfliktu wewnętrznego w ramach tego będzie konflikt stymulacji i konflikt bezpieczeństwa. Czyli albo y, 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 na grubo, albo bezpiecznie. Tak? Będą osoby, które będą potrzebowały bardzo dużo bezpieczeństwa, będą osoby, które będą potrzebowały bardzo dużo y, y, stabilności. No dobra. I teraz wewnętrzna część ciastka. Wartości mogą się koncentrować na innych, albo na mnie. I tam jest życzliwość versus władza. To jest dobry przykład. Na to, w jakich konfliktach nas to może posta postawić. Zagłębiając się, możemy mieć wartości nakierowane na zachowawczość, na przekraczanie siebie, na otwartość na zmiany albo na umacnianie siebie, co dodaje nam kolejną warstwę w matriksie, stworzoną z tych czterech podkategorii. To jest kolejny pierścień wewnątrz tego kręgu. I tu już widać bystrość koncepcji. Naprawdę Schwartz zrobił robotę. Bo, na, bo tam w tym ciasteczku zachowawczość jest umieszczona po przeciwległej stronie od otwartości na zmiany. A na przykład przekraczanie siebie stoi w opozycji do umacniania siebie. No i możemy zacząć pytać, czy na przykład nasze pragnienie sukcesu jest bardziej umacnieniem siebie, czy raczej przekraczaniem siebie. Jak jesteśmy mocno osadzeni w osiągnięciach, to krokiem do przodu rozwojowym będzie y, y, takie rozpoczęcie myślenia o sukcesach w inny sposób. Na przykład nie, że zgromadzę więcej dla siebie, tylko przekroczę siebie i na przykład zacznę dawać innym. Nie wiem, uczyć, nie? Dzielić się czymś, co zgromadziłam. No, prosty przykład. Wewnętrzna część tego ciasteczka ma tą wspomnianą dziesiątkę y, tak rozlokowaną, że widać te napięcia między nimi. Wewnętrzne ciasteczko podzielcie sobie na cztery ćwiartki. Lewa górna ćwiartka to jest strefa przekraczania siebie, i tam jest w wiązce: życzliwość, uniwersalizm, troskliwość, niezawodność, tolerancja, ekologia, uniwersalizm społeczny, a domyka to pokora, która będzie zresztą najbardziej przeciwstawną wartością do hedonizmu, który się znajdzie po drugiej stronie. Dobra, druga ćwiartka, prawa górna opisuje otwartość na zmiany. I tam mamy kierowanie sobą w myśleniu, w działaniu. Taki wolny wybór, stymulacje, hedonizm, osiągnięcia. I te osiągnięcia włażą już na prawą dolną ćwiarteczkę tego ciastka, czyli na strefę umacniania siebie. I tam siedzą obok władzy nad ludźmi i zasobami. I tą kategorię domyka prestiż. Bardzo, bardzo to fajnie. Porządkuje rzeczy w głowie. I ostatnia ćwiarteczka, czyli lewa dolna część tego tortu, ciasteczka, ulewa, to jest obszar zachowawczości. I tam króluje tradycja, przystosowanie do reguł i do innych ludzi, bezpieczeństwo społeczne i osobiste. Te rzeczy. No i z niej byśmy wrócili do, ym, do góry, czyli do otwartości na zmiany. I moglibyśmy zacząć robić to kółko od nowa, tak? rzeczy się stykają. Obiecuję, będzie graficzka na socialach, żeby to łatwiej zobaczyć, ale mamy to. I teraz ćwiczebne pytanie, którego się nie da wyrozumkować wprost z tej teorii, ale do której ta, teorie, ta teoria może pomóc w odpowiedzi na to pytanie. Jaką rangę mają dla was poszczególne wartości? Uniwersalizm, życzliwość, tradycja, konformizm, bezpieczeństwo, władza, osiągnięcia, hedonizm, stymulacja, samokierowanie. Bo to jest bardzo ważne pytanie. Czy hedonizm zwycięża z konformizmem? Jak sprawdzacie swoje priorytety, to możecie od razu mi zadać wnikliwe pytanie: Dobra, moment, ale w jakiej sferze mojego życia? Bo ja prywatnie mogę być hedonistką, która lubi leżeć i sobie dogadzać, a w robocie mogę być zapięta jaka grawka na wykon. Może się okazać, że w ramach mojego życia i tego, jak ono jest skonstruowane, jedna z wartości będzie uszczuplać zasób drugiej, one będą się wewnętrznie zwalczać. Jak zażywam uciech, no to nie robię, a jak zasuwam, to nie jest szczególnie przyjemnie. No i to, to pierwsze podstawowe ćwiczenie sprowadza nas do fundamentalnego pytania. Które zresztą i to był powód, dla którego to myślenie o cyklu wartości w ogóle wystartowało, zaczęłam dostawać w wielu y, mailach od Was. A, i, I to tak jakoś za za zastymulowało moje myślenie, że to już czas. D to wielka zagadka, teraz zostanie rozwikłana. Oczywiście, co rozwikłanie nic nie da, bo to zindukuje Wam jeszcze grubsze pytania. Ale dostawałam bardzo dużo pytań, y, w których. Chcieliście się ode mnie dowiedzieć, jak się, jak się uporać z takim tematem, co mnie konstytuuje na poziomie systemu wartości, jaka wartość jest dla mnie. Jak znaleźć swój realny drogowskaz i sprawić, co mną kieruje. Co to znaczy to kieruj się sercem, a poczujesz spokój, a jak użyjesz rozumu, to może być tak, że nadal nic nie będzie działać. Jak godzić wartości, które mogą być sprzeczne i jak się pogodzić z dyskomfortem, Związanym z posiadaniem systemu wartości. I te pytania bardzo we mnie rezonowały, i teraz będzie uwaga 42, odpowiedź, odpowiedź na pytanie o sens życia. Absolutnie nic nie da, ale jeśli macie jakiś system wartości, mam nadzieję, że macie, to wasze wartości będą nieuchronnie wchodziły w kolizję ze sobą, będą generowały napięcia, i dokładnie tak ma być. Czyli te napięcia są ważniejsze niż sam wybór. Czyli pytanie, co zrobić, żeby. Jak dobrze wybrać wartości, co zrobić, żeby wartości nie uwierały, jest pytaniem bezzasadnym. Bo my szukamy pewnika, lampeczki, która się zapali, żeby nam powiedzieć, że już jest dobry wybór i mamy święty spokój, i to jest fundamentalnie złe za założenie. My mamy wartości po to, żeby one generowały niepokój i pytania. Żeby nas coś w żyć uwierało i kazało myśleć. I to bardzo dobrze wi widać po grupach, które sobie na jakiejś zasadzie bardzo mocno skodyfikowały i umocniły systemy wartości, na przykład religie albo klasy społeczne, bo to powoduje osiadanie w czymś, co było wartością bezrefleksyjnie i dewaluację tej wartości. W przypadku mieszczaństwa na przykład takie zalecenia jak tradycja, czy nie wiem, porządek, Albo nie, wiem, w, w przypadku religii, yy, yy, jakieś zalecenia związane z yy, jakimś tabu, zaczynają krzepnąć w beton, jeśli stają się pewnikiem. I to jest najgorzej ze wszystkiego, absolutnie. Bo wtedy my nie chronimy ni niczego, co kiedyś było schowane pod tą wartością, tylko realizujemy wartość bardzo często w ramach posłuszeństwa autorytetom, albo nie wiem, dopas dopasowania się do jakiejś obowiązującej reguły. To się zaczyna bezmózgowie. Znaczy to w ogóle nie, nie o to chodzi. Jeżeli sobie przypomnicie jakąś sytuację z waszego życia, że byliście zmuszone, zmuszeni do uczestnictwa w działaniach, w których było w was coś fundamentalnie sprzeciwiającego się temu, co wam narzucono. I jaki to generowało opór i niezgodę, i jak to was w ogóle wyjmowało z tego otoczenia, to zobaczycie, jak potężną i konstruktywną siłą są wartości. Jeśli to okrzepnie, to przestaje dawać napęd do myślenia i zamienia się w dogmat, w mentalne więzienie. Sekty tak mają. Wybierają jakieś abstrakcyjne, fantastyczne pojęcie, typu tam miłość. A potem każą uczestnikom danego zgromadzenia respektować tą zasadę, nie zadając pytań i w jeden zdefiniowany, nieprzekraczalny sposób. I miłość się zamienia w nadużycie, gwałty i wszelkie formy przemocy, a, a nie wiem, współpraca i dzielenie się w kołchozowe nakazy, jakby wszystko się dewaluuje. Czyli jesteśmy w takim miejscu, w którym ambiwalencja wraca w wielkim stylu. Wartości mają uwierać Was w słabiznę. I to jest, w związku z tym, pytanie, jak wybrać, żeby było dobrze, jest pytaniem, które się mija z celem. Toryfać w bolesnym błogostanie wewnętrznych konfliktów wartości. To jeszcze pyknijmy jeden dylemat. No, coś trzeba wybrać, nie? To skąd wiedzieć, że, że, że się dobrze robi? I że jakaś wartość ma plus, a nie miło, minus, co też jest w ogóle. Ciekawym zakrętem intelektualnym. Muszę tu zrobić dygresję. Myślę, że z jednym ze sławniejszych i bardziej perwersyjnych przykładów użycia wartości w taki nowoczesny sposób, czyli taki, że jak to zrobisz, to z wartości zostaje wielkie nic, jest legendarny zakład Paskala. Przypominam, że Pascal stwierdził, że warto wierzyć w Boga, bo to się opłaca. Nawet jeśli Bóg nie istnieje, to taka wiara nam nie szkodzi, a jak, jeśli w, w istnieje, to wygraliśmy. Brzmi świetnie. Ja myślę, że Pascal był naprawdę dumny z tego bon motu, tyle tylko, że on nie wiedział, że my dojdziemy do takiego miejsca w rozwoju naszej cywilizacji, że nic, ani życie ludzkie, ani natura, ani prawa boskie nie będzie miało ontologicznego statusu nienaruszalnej wartości. Tak se pofilozofował i fajnie mu wyszło. Jeżeli my z miejsca rozwoju naszej cywilizacji domyślimy sobie to, co jest pod spodem zakładu Pascala, to to powinno was zostawić w takim stanie, jak obejrzenie całego Black Mirror na jeden haust. Groza. Taki mrok, że o matko, bo opłacalność to jest pojęcie ze świata zysku, ze świata ekonomii. Ono jest w PIP daleko od wartości. Które miałyby być budulcem waszej psychiki i możliwej do zniesienia kultury. Jeśli jesteś osobą wspierającą innych, szczodrą, angażującą się w działania charytatywne i robisz to, bo to jest opłacalne dla twojego wizerunku, zeznania podatkowego i możesz się swoją dobroczynnością pochwalić publicznie, to nie robisz żadnej wartości, tylko robisz sobie dobrze. Ciągnąc ten temat wiary w Boga. To, to jest taka wartość, która się realizuje nie dlatego, że to jest twoja przepustka do raju i opłaca się założyć, że istnieje, bo wygrywasz, bo jak nie istnieje, to jesteś cwany i w ogóle ją, tylko to jest wartość, wokół której, jak ona jest traktowana poważnie, my konstytuujemy cały nasz system psychiczny. My się dostosowujemy do założenia, że istnieje coś większego niż my. Że światem rządzi jakaś potężna instancja. I sam ten proces ma znaczenie, a nie to, czy my żeśmy yy, yy, bystrze obstawili właściwego konia w tym wyścigu. Dla Pascala, który nie siedział w płynnej nowoczesności, wprowadzenie opłacalności przy, przy wartościach nie było niczym groźnym, bo on nie mógł sobie zdawać sprawy, że my stworzymy taki świat, w którym będziemy racjonalizować na przykład ilość śmierci z powodu suszy przy na jakimś terenie przy pomocy rachunku zysku ekonomicznego. No bo to było nie do wyobrażenia jeszcze jakiś czas temu. Bardzo siebie pytajcie. Jak pytacie o to, czy, czy, czy wybory pomiędzy wartościami mają plus czy minus, to bardzo ze sobą sprawdzajcie, czy czasem wasze myślenie o, o wartościach nie podpada pod kategorię utylitarne i ekonomiczne. Czyli właśnie nie pytacie, co wam się bardziej opłaca, co jest bardziej długoterminową inwestycją, co przyniesie większe zyski w jakimś tam... Bo to, tak jak i ten przykład z dobroczynnością, jest absolutnym zaprzeczeniem wartości jako takiej. To jest używanie wartości, a nie robienie w wartości. Dobra, potrzebuję jeszcze powiedzieć jedną zmienną z płaszczyzny bardziej zbiorowej. Mam nadzieję, że to zniesiecie. Ja obiecuję niedługo skończyć. Wartości mamy te indywidualne, ale też mamy wartości kolektywne. I tu się zaczyna chucpa, bo kiedyś to, panie, było prosto. Wiadomo, mieliśmy panujące w danej kulturze skodyfikowane zasady i one obowiązywały wszystkich. Ja wiem, że nigdy nie jest wszystkich. Ale no, nawet jak ktoś się nie słuchał w tym naszym świecie opartym o judeo zasady i nie chciał się wpisywać w klarowny system, co do zasady obowiązujących wszystkich, to takie kontrkulturowe fantazje dana osoba musiała realizować w zaciszu swojego pałacu, bo żadna inna... Klasa społeczna oprócz naprawdę najbogatszej. Po pierwsze, nie miała zasobów na taką kulturę, a po drugie, no była poddawana różnym tam presjom i obserwacjom i naciskom. Więc i rozliczana inaczej. Więc tylko naprawdę najbogatsi i najbardziej elity elitarne mogły robić różne przekroczenia tego systemu zasad. Chciałeś pisać, musiałeś respektować dekorum. Do pewnego momentu. Chciałeś zostać królem po tatusiu? To nie mogłeś wszystkim powiedzieć, że jesteś ateistą. Nawet jeżeli byłeś ateistą. Chciałaś wyjść za mąż? Nie mogłaś mieć seksu przed ślubem. I tych zasad było naprawdę dużo. I wartości, nawet jeżeli ludzie w jakiejś części mieli je w nosie, to one były oficjalnym punktem odniesienia. To znaczy, nie można było głośno powiedzieć, że I don't give uh, mm -hmm, Bo... Mi się nie podoba, yy, nie wiem, jakiś element judeochrześcijańskiego światopoglądu, który został narzucony w Europie i chcę właśnie go tam kwestionować. Nie było miejsca. Tylko potem przyszły różne rewolucje społeczne, kulturowe, które tam wszystko powywracały. Postmodernizmy, panie dzieju, inne hipisy. I mamy gigantyczną zmianę. Do której ani nasze biologiczne predyspozycje, ani to, do czego wartości w kulturze były używane, ani to, jak one regulowały naszą psychikę i motywowały nas do różnych rzeczy, nie pasują. I taką, taki z wysokiego C użyję przykładu. Niezłą ilustracją tej wielkiej zmiany, która się w Polsce dokonała, na przykład w obszarze bardzo specyficznej wartości, jaką jest patriotyzm, no to ta, ta, ta zmiana, Obejmuje kompletne przewartościowanie w ramach tego pojęcia. Przed II wojną światową i w jej trakcie elementem całego patriotycznego myślenia w Polsce była potencjalność zginięcia za ojczyznę. Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że to się ocierało o uświęconą martyrologię, nawet. Na pewno byli jacyś ludzie, którzy tego nie lubili, ale starali się tego głośno nie mówić, bo to było niezwykle niepopularne, żeby powiedzieć, że gnięcie za ojczyznę jest B. Jak wam przypomnę stary spór romantyków z pozytywistami, to po, po, yy, romantycy zarzucali pozytywistom zasadnicze deficyty we wrażliwości patriotycznej, bo tamci wyrażali wysoce zredukowany entuzjazm wobec umierania chcieli stawiać na bardziej na budowanie ale jakby nie kwestionowali całości systemu no a teraz mamy taką sytuację że no nie My chodzimy na wybory, płacimy podatki, podejmujemy przeróżne działania, które mają służyć temu krajowi i lokalnie, i na szczeblu za zawodowym. No i oczywiście, że są osoby, które chętniej niż inne, nie wiem, eksponują godło narodowe. Są też takie, których bohaterstwo się skrapla w bitwie pod Empikiem, ale w ogóle zniknęła ta jednoznaczność, która obejmuje koncepcję umierania za ojczyznę. Na różne sposoby, ale jesteśmy bardziej w tym pozytywistycznym myśleniu. Co zrobić, żeby działało, to jest zupełnie inne pytanie, jak tu, którędy na Grunwald. To, jak w związku z tym my inaczej myślimy o byciu obywatelką, obywatelem, pokazuje, jak w jaki sposób z punktu widzenia antropologii, która bada kulturę, wartości. Stanowią osnowę da danej społeczności, czyli ci myśliwi, zbieracze, którzy nad ogniskiem próbują wymyślić, czy jest coś takiego, co ich wszystkich łączy i co spowoduje, że przestaną się tłuc, o byle bzdurę. To nam daje, znaczy te wartości nam dają, absolutnie fundamentalne poczucie tożsamości, identyfikacji, możliwość komunikacji w ramach danej wspólnoty, budowania tych współprac. Poczucia ciągłości historycznej, kulturowej, poczucia sensu wreszcie. W takim klasycznym dziele antropologii kulturowej, Ruth Benedict we wzorach kultury mówi nawet takie zdanie, że kultura to jest rozszerzenie osobowości jej uczestników. To fantastyczne zdanie. I ona do nas wraca, kształtując nasze osobowości. Każda kultura wybiera z wachlarza takiego ludzkiego potencjału jakieś właściwe. Cechy charakterystyczne, i one się staną wiodącymi cechami w danej kulturze, a to potem będzie podstawą do tego, jak my będziemy wewnętrznie kształtować swoją hierarchię wartości, do czego będziemy dążyć i będziemy wzmacniać tą kulturę opartą na te wartości. Więc tu widać, że nawet w tej mojej tam pięcioletniej zmierzchowej refleksji o tym, dlaczego warto myśleć mądrze, a nie głupio. Jest takie założenie, że jak dużo osób będzie myślało mądrze, to będziemy wtórnie y, przetwarzać kulturę, w której istniejemy, i wtedy może będziemy myśleć, istnieć w mądrzejszej kulturze, która w związku z tym zrobi nam lepsze warunki do życia. Taka nadzieja. Dobrze, czyli po możemy zacząć zawijać. Mieliśmy spojrzenia z biologicznego. I z antropologicznego, i z psychologicznego kąta na wartości. Filozofom nie poświęciłam dużo czasu, dlatego że no niestety, ale ja nie jestem w, w wykształcenia filozofką i nie mam takiej wiedzy, żeby przelecieć przez 2000 lat tradycji i opisać te wszystkie zakręty. Ale jeśli dacie mi znać, że to jest coś, co jest wam potrzebne, to postaram się porozmawiać o wartościach z jakąś osobą, która się na tym zna od filozoficznej strony. Ale z, możemy z, domknąć krótkim podsumowaniem. Nie uciekniemy od wartości, są w, naszym w naszych mózgach, w naszych procesach decyzyjnych i są w naszej psychice. Są jednym z fundamentów. Pod pewnymi względami będą podobne między ludźmi i kulturami, ale będą też ogromne różnice w tym, jak będziemy je indywidualnie przeżywać i wdrażać, i jak to będą robiły zbiorowości. Są zaprawą i budulcem kultu kultury, ale nie wszystko, co za ich pośrednictwem wpada nam do środka, jest równoważne i równocenne. Mają nas budować i kształtować poprzez tworzenie napięć i konfliktów wewnętrznych. Mamy sobie tworzyć korwalius, wartości podstawowe, ale jako takie wartości nie są opłacalne w kolokwialnym znaczeniu tego słowa. Wręcz mogą być nieopłacalne, bo do ich realizowania będziemy potrzebować czasem wyrzeczeń, czasem będziemy musieli zapłacić słone rachunki. No i to jest taka zupełna podstawa. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie nastąpi rozmowa o pracy jako wartości, bo to jest niezwykle ciekawy temat w naszej rzeczywistości. Potem jeden odcineczek o mo dy moich dywagacji na temat tego, co wartości mają wspólnego z y, integralnością, dojrzałością psychiczną oraz różnych mrokach w obszarze wartości. No ale tak jak mówiłam, no, ze mną wiadomo, że nic nie wiadomo, bo przewidywalność to nie jest... Y, y, ta jakość, która stoi wysoko w moim systemie wartości. Więc zobaczymy. Piszcie, dawajcie znaki, bo to jest taki dyskursywny temat, w którym bardzo bym była ciekawa, no, co Wam się obudziło i co Wam tam wyrosło na tej glebie. I przypominam, że materialnego paliwa. Do tego cyklu dostarczyły banki spółdzielcze SGB, rozumiejące, że bez wartości dalej nie pojedziemy. I bardzo im dziękuję. Wam też dziękuję za cierpliwość i uwagę. Żegnam się i do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeśli uważasz, że Zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie Zmierzchów na patronajcie. www.patronite.pl/zmierzchu. Www Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil Zmierzchowy. Na facebooku to będzie Niedźwiecka o Zmierzchu, na instagramie Niedźwiecka, dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu, albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie Niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z Przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu. I który jest spoko i serdecznie zapraszam do oceniania i pytania komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość. i rozgoszczenia się w, w zmierzchowym mikrokosmosie.